Witam serdecznie Państwa w Grudziądzu w ramach akcji Kierunek Przyszłość. To jest akcja, która od 17 czerwca gości we wszystkich powiatach, we wszystkich województwach Polski. Dlatego też, Szanowni Państwo, dzisiaj 13 sierpnia w piątek, ale szczęśliwy dla nas, niepechowy, akcja ta zawitała do województwa kujawsko-pomorskiego. Blisko 30 parlamentarzystów w ramach tej akcji, swojej aktywności parlamentarnej, odwiedza miasta, powiaty województwa kujawsko-pomorskiego, dyskutując z Państwem, rozmawiając o tym, co dla Was, co dla nas najważniejsze, pytając o to, jakiej Polski oczekujecie, jaki mamy tworzyć zrębki programu, z którym pójdziemy do wyborów. Chcemy to od Państwa usłyszeć, chcemy wiedzieć, co dla Was jest najważniejsze, ponieważ to Państwo macie być współautorami rzeczy, których oczekujecie od nas. A my, politycy, mamy być tymi skutecznymi narzędziami, którzy wprowadzą Wasze oczekiwania do realizacji. Bardzo się cieszę, że drużyna, która przyjechała do nas do Grudziądza, jest bardzo silna, zdeterminowana do tego, żeby tej walki było z naszej strony efektywnie jak najwięcej. Witam szczególnie pana przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej, pana posła Borysa Budkę. Witam bardzo serdecznie posłów, pana posła Tadeusza Aziewicza, pana posła Kazimierza Plockę. Witam pana prezydenta miasta, gospodarza miasta Grudziądza, pana Macieja Glamowskiego. Szanowni Państwo, dzisiaj odbyliśmy pierwsze spotkanie, bardzo merytoryczne, poświęcone problemom dzisiejszej edukacji. Oczywiście diagnoza dzisiejszej edukacji jest bardzo prosta. Jednak musieliśmy sobie postawić trudne pytania, co zrobić, żeby było tylko lepiej. Czego oczekują od nas organy prowadzące, jakie są oczekiwania samorządów, ale przede wszystkim nauczycieli. Jak ta edukacja ma być przygotowana na wyzwania XXI wieku. Natomiast dzisiaj przed nami otwarte spotkanie z mieszkańcami. Jak Państwo doskonale wiecie, zapraszamy wszystkich, bez względu na barwy polityczne, na oczekiwania, do wspólnej dyskusji, ponieważ pracujemy nad tym, żeby Państwu przedstawić to, czego od nas oczekujecie, żeby program był skrojony na miarę Państwa oczekiwania i potrzeb. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, my przyjeżdżamy również z konkretnymi propozycjami do konsultacji. Dzisiaj w czterech obszarach. Obszar przedsiębiorców, polityki senioralnej, polityki klimatycznej i kwestie związane ze służbą zdrowia. Rozmawialiśmy również o edukacji na takim spotkaniu ze specjalistami, ekspertami, z ludźmi, którzy na co dzień borykają się z tymi problemami, ale nie uciekamy również od bieżących tematów, bo wszyscy żyją tym, co w tej chwili dzieje się w sferze mediów, tym zamachem na wolność mediów i olbrzymimi, nieprzyzwoitymi podwyżkami, które najpierw prezydent Duda wspólnie z premierem przyznali swoim ministrom, a potem w geście wdzięczności PiS wczoraj przyznał swojemu prezydentowi. O tym też rozmawiamy i przedstawiamy bardzo proste założenie naszej ustawy, która mrozi wszystkie możliwe podwyżki i cofa decyzję prezydenta i premiera, właśnie dlatego, że nieprzyzwoitym jest, by w tym trudnym czasie pandemicznym dawać swoim podwyżki. Ta władza zajmuje się tylko sobą, zajmuje się pieniędzmi, utrzymaniem swojego status quo, a nie odpowiada na to, co jest przed nami. A przed nami czwarta fala pandemii. Rozmawiamy o tym, jak przygotować szkoły, by ta nauka odbywała się w sposób dużo lepszy, aniżeli w tej pierwszej pandemicznej fali. Rozmawiamy również o pomocy dla przedsiębiorców, bo przypomnę, że Koalicja Obywatelska od samego początku mówiła, że nie może być tak, że przedsiębiorcy traktowani są, dzieleni są na lepszych i gorszych, że są podmioty, które nie dostają pomocy, bo nie łapią się w ministerialnych kodach klasyfikacji działalności. Tak stało się na początku z branżą pralniczą, tak stało się z częścią branży gastronomicznej. O tym wszystkim rozmawiamy na otwartych spotkaniach, na które oczywiście również Państwa zapraszamy. Tak jak poseł Szymański powiedział, jesteśmy dzisiaj w kilkunastu miejscach województwa kujawsko-pomorskiego, kilkudziesięciu parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej w tej luźniejszej formule wakacyjnej, ale absolutnie na poważnie, o poważnych problemach. I oczywiście chciałem podziękować panu prezydentowi, bo zawsze, kiedy jest okazja spotkać się z gospodarzem miasta, z osobą, która na co dzień rozwiązuje te najważniejsze dla ludzi problemy, to jest zawsze szansa na to, by skonfrontować nasze propozycje z realnym życiem. I tutaj cieszę się, że pan prezydent jest osobą, która cieszy się i dużym zaufaniem mieszkańców, ale przede wszystkim jest osobą, która pokazuje, jak łączyć, jak ponad
ponad tymi czasami opozycyjnymi podziałami można dobrze zarządzać miastem. Byłem pod wrażeniem tego, jak zmienia się Starówka, zmienia się ten obszar Starego Miasta w Grudziądzu. Jestem pod wrażeniem tej ponad stuletniego miejsca, w którym no, kształci się czy trenują najlepsi sportowcy. No i oczywiście dołączam do tych gratulacji dla Was, dla mieszkańców Grudziądza, olimpijki, która między innymi dla Waszej ziemi zdobyła ten srebrny medal, i gratuluję i dziękuję prezydentowi za to miłe przyjęcie. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy gościć tak silną ekipę dzisiaj w Grudziądzu. Pana przewodniczącego i posłów naszej ziemi, ale też i ziemi pomorskiej. Już jesteśmy po pierwszej bardzo interesującej dyskusji, bardzo merytorycznej, która pokazuje, że tego typu spotkania są konieczne, one są potrzebne po to, żeby wypracowywać lepsze rozwiązania, rozwiązania ponad podziałami. I to dzisiaj na tym pierwszym spotkaniu wielokrotnie padało, że na przykład trzeba wypracować pewien pakt dla edukacji. I niezależnie kto będzie rządził w przyszłości, tak aby ten pakt był stabilny, żebyśmy nie zmieniali z jednej kadencji na drugą pewnych rozwiązań. To samo dotyczy innych obszarów funkcjonowania państwa, chociażby służby zdrowia. My tutaj w Grudziądzu doskonale wiemy, jak ważna jest pewna stabilizacja właśnie pewnych rozwiązań. I rozmowy ponad podziałami, i ja myślę, że to jest ważne, że taką dyskusję też toczymy tutaj w Grudziądzu. I to spotkanie, które za chwilę się odbędzie, otwarte z mieszkańcami, no jest, myślę, że też właśnie będzie też takie merytoryczne i też taką korzyścią dla wszystkich, że będziemy w stanie w przyszłości wypracować lepsze rozwiązania. A dzisiaj mamy właśnie tą sposobność, że spotykamy się z parlamentarzystami, którzy pracują nad nowym programem, pracują nad rozwiązaniami ustawowymi, które wszystkich nas dotyczą, i ważne jest to, żebyśmy się w to też włączyli. O tym też dyskutowaliśmy na tym wcześniejszym spotkaniu, właśnie o budowie społeczeństwa obywatelskiego, i to bardzo dużo zależy od zaangażowania nas wszystkich, mieszkańców Grudziądza, i bardzo dziękuję za to, że jesteście tutaj Państwo, bo widzę, że frekwencja na tym spotkaniu dopisze. Jeszcze raz bardzo dziękuję za obecność w Grudziądzu. Dziękujemy, szanowni Państwo. Zapraszamy wówczas wszystkich chętnych do środka, do Mariny. Otwarte spotkanie, charakter oczywiście otwarty, pytania, odpowiedzi. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeżeli teraz macie Państwo jakieś pytania, oczywiście zapraszamy, jak najbardziej. Bardzo proszę, Pani Redaktor. Państwo powiedzieli, że jeżdżą po Polsce, to jest kiedy mieć przyszłość, i chcą wysłać tego, czego oczekują od Państwa mieszkańcy, żeby zawrzeć to w programie wyborczym. Mam pytanie, że Państwo nie wiedzą, czego oczekują mieszkańcy. Ja myślałam, że tyle lat będąc w polityce, Państwo znają już potrzeby mieszkańców, znają już potrzeby Polaków. Oczywiście przedstawiamy konkretne pakiety rozwiązań, chociażby dla przedsiębiorców. Mówimy wyraźnie o rozwiązaniach dla samorządu, cały PIT i CIT w samorządzie. Mówimy o rozwiązaniach programu polityki senioralnej. Przypomnę, że to Koalicja Obywatelska proponuje bon wytchnieniowy, urlop wytchnieniowy, rozwiązania z programu senioralnego. Jeżeli mówimy o edukacji, przedstawiamy rozwiązania dotyczące odpolitycznienia polskiej szkoły, czyli coś, co dzisiaj proponuje pan minister Czarnek, a więc ideologizacja i trzymanie na smyczy polskich nauczycieli. Temu się sprzeciwstawiamy. Mówimy wyraźnie o rozwiązaniach Polski klimatycznej, odejściu od węgla, rozwiązaniach prosumenckich dotyczących chociażby polskiej energetyki. Przypomnę, że to ten rząd proponuje absurdalne rozwiązania, które zabiją energetykę prosumencką. Dzisiaj za każdą złotówkę oddaną do sieci prądu produkowanego przez konsumentów otrzymują oni 80 groszy. A co proponuje rząd? Żeby od nowego roku było to tylko 50 kilka groszy, czyli zabicie energetyki prosumenckiej. To jest pakiet rozwiązań, to są ulotki rozdawane właśnie mieszkańcom, również z ankietą, ale tym różnimy się od naszych adwersarzy z drugiej strony sceny politycznej, że my te rozwiązania konsultujemy. To nie jest tak, że chcemy cokolwiek narzucić. Jesteśmy otwarci również na Wasze propozycje, na to, by coś skorygować, bo my nie tworzymy prawa w ciągu jednej nocy, bo my nie tworzymy prawa niezgodnego z polską konstytucją czy z umowami międzynarodowymi. A rozmowa, dialog
to nas różni od drugiej strony, bo przypomnijcie sobie Państwo, co proponuje pan premier Morawiecki. Nowe podatki, kilkadziesiąt nowych podatków od początku tych rządów, obciążenia dotyczące chociażby polskich przedsiębiorców, obciążenia wszystkich najbiedniejszych wielkim podatkiem inflacyjnym. Tak, moi drodzy, 5%, które dzisiaj GUS podał, to jest wielki podatek, który nieudolny rząd nakłada na najbiedniejszych i temu należy się przeciwstawić. Dlatego zapraszamy na spotkania, rozmawiajmy o tych naszych propozycjach konkretnych. Jeżeli będą jakieś dodatkowe wasze postulaty, to jest część ankietowa. Jest jedna część naszej ulotki poświęcona również dla waszych propozycji. Jeszcze mam pytanie, to czego się państwo do tej pory dowiedzieli? Czego oczekują mieszkańcy konkretnie? Przede wszystkim oczekują poważnego traktowania, oczekują odsunięcia tych, którzy kompromitują Polskę na arenie międzynarodowej, kompromitują polski parlament, oczekują rozliczenia i postawienia przed sądem tych, którzy łamią prawo. Chociażby pani marszałek Witek, która wbrew prawu doprowadziła do tak zwanej reasumpcji po prawomocnym przerwaniu obrad przez Sejm. Oczekują rozliczenia Ziobry i Kaczyńskiego za łamanie konstytucji, postawienia przed sądem i przed Trybunałem Stanu prezydenta Andrzeja Dudy za to, że najpierw bezprawnie nie dopuszczał do zaprzysiężenia trzech legalnie wybranych sędziów, a później bezprawnie umieścił na fotelu prezesa Trybunału panią Julię Przyłębską. Potem niezgodnie z polską konstytucją to samo zrobił w Sądzie Najwyższym. Oczekują odpolitycznienia polskiej szkoły. Oczekują cofnięcia bardzo złych decyzji centralistycznych, zabierających kompetencje chociażby polskim samorządom w sferze ośrodków doradztwa zawodowego, w sferze narodowego czy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Tych postulatów jest bardzo dużo, ale jeden jest podstawowy. Skończyć z kolesiostwem i nepotyzmem, które od 6 lat panoszą się w polskim życiu publicznym. Czy możecie sobie państwo wyobrazić gorszą rzecz niż w czasach pandemii? Najpierw prezydent z premierem dają kupę forsy swoim ministrom, wiceministrom, a potem w geście wdzięczności posłowie PiSu dają podwyżkę prezydentowi do 30 000 zł. Ale wiecie po co to było? Po to, żeby teraz Kaczyński mógł kupczyć stanowiskami, by mógł kupić tych, którzy zdradzili Gowina, by utrzymać większość. I o tym Polacy również rozmawiają i mówią stop, stop tej bezkarności władzy. Więc tych postulatów jest bardzo dużo i część nie nadaje się do powtórzenia, dlatego że Polacy są tak wkurzeni na to, co ta władza wyczynia, że czasem są to niecenzuralne słowa. Ale my zawsze apelujemy po pierwsze o to, by mówić spokojnie, by nawet jeśli się nie zgadzamy, spierać się na argumenty, ale przede wszystkim być lepszymi od drugiej strony, żeby rozmawiać, żeby przekonywać, żeby szanować wyborców drugiej strony, bo to nas musi różnić. Nie można mówić językiem pogardy, który stosuje Kaczyński, nie można mówić o gorszym sorcie, nie można mówić o elemencie animalnym, nie można mówić o kanaliach, złodziejach. Nie, tam są wyborcy, tam są wyborcy. Tylko to nas różni. Nie liczy się, czy jest coś ważniejsze, aniżeli ta pseudoskuteczność Kaczyńskiego, wartości. I na ostatnim głosowaniu Kaczyński podeptał 3. postulat sierpniowy. Przecież w postulatach sierpnia roku 80 był postulat wolnych, niezależnych mediów. I Kaczyński im zakłada kaganiec. Znaczy krok po kroku z tych postulatów sierpnia Kaczyński wyrywa kolejny. I o tym też Polacy rozmawiają. Przepraszam, pan przewodniczący mówił o nepotyzmie i kolesiostwie. Czy wie pan, jak wygląda to w Grudziądzu? Wiem doskonale, jak wygląda to w Polsce. Wiem doskonale, jak wygląda to w spółkach Skarbu Państwa. Dzisiaj kolejne doniesienia o kolejnych osobach, które są zatrudniane właśnie dlatego, że zostały w tym obozie władzy. Dzisiaj czyszczenie resortów z ludzi Gowina. Wiemy doskonale chociażby, jak zachował się poseł Kołakowski. Z szumem odchodził z rządu, z większości parlamentarnej, a teraz za 40 000 pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest polityczna korupcja. No to jest kolesiostwo. To jest nepotyzm. I temu mówimy stop. Dlatego absolutnie jesteśmy za wprowadzeniem jasnych, czytelnych rozwiązań, które przedstawiliśmy w formie ustawy antykolesiowskiej, antykorupcyjnej. Przypominam,
że od blisko 2 lat pan premier Morawiecki nie realizuje swojej obietnicy ujawnienia swojego i żony majątku. No i jak tu rozmawiać poważnie z tymi ludźmi? Przypomnę, że w 2019 roku w kampanii wyborczej pan premier Morawiecki zobowiązał się do ujawnienia swojego majątku, majątku, który przepisał na żonę, żeby było precyzyjnie, zanim złożył jawne oświadczenie majątkowe. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, 17:05. Serdecznie zapraszam wszystkich chcących...